pododdział. Baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Uczestnicy 5. rajdu pamięci starszego sierżanta Walentego Waśkowicza, pseudonim Strzała. Mieszkańcy Lubelszczyzny, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu w miejscu tragicznych wydarzeń z 1 kwietnia 1949 roku, by oddać hołd tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej, zdradzeni i opuszczeni przez zachodnich sojuszników, stawili zbrojny opór sowieckiej okupacji i narzuconemu Polsce reżimowi komunistycznemu. Wzywam was, żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej, którzy z bronią w ręku walczyliście o ideały, w których zostaliście wychowani, w okresie, gdy Polska cieszyła się wolnością, poszanowaniem wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Do was wołam, żołnierze Wojska Polskiego, walczący w szeregach Armii Krajowej, delegatury sił zbrojnych na kraj, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i wszystkich pozostałych zbrojnych i cywilnych formacji antykomunistycznego podziemia. Stańcie! Do apelu! Chwała powitają! Przywołuję dowódców podziemia niepodległościowego, tej lubelskiej ziemi, którzy w ciemną noc stalinowskiego terroru poderwali naród do walki w obronie niepodległości ojczyzny, wolności człowieka i wiary przodków naszych. Majora cichociemnego Hieronima Deputowskiego, pseudonim Zapora, dowódcę zgrupowania oddziałów partyzanckich w lubelskim inspektoracie WIN. Kapitana Zdzisława Brońskiego, pseudonim Usko, dowódcę oddziału partyzanckiego w obwodzie WIN Lubartów. Podporuczników Leona Taraszkiewicza, pseudonim Jastrzą. Edwarda Taraszkiewicza, pseudonim Żelazny, dowódców oddziału partyzanckiego w obwodzie WIN Włodawa. Stańcie do apelu! Chwała Bogu! Ciebie wzywam, starszy sierżancie Walenty Waśkowiczu, pseudonim Strzała, który po latach zmagań z niemieckim najeźdźcą nie zawahałeś się stanąć do walki z nowym sowieckim okupantem i ustanowioną przez niego zdradziecką władzą, a kres swej żołnierskiej wędrówki znalazłeś na tej ziemi. Stań do apelu! Legia bol fał! Wołam żołnierzy oddziału kapitana Zdzisława Brońskiego, pseudonim Usko, wszystkich oficerów, podoficerów i szeregowych, którzy w latach 1944-1963 padli w nierównej walce z siłami reżimu komunistycznego, pozostając wiernymi do końca żołnierskiej przysiędze. Porucznika Stanisława Skibę, pseudonim Strzałka, podporucznika Adama Stanisława Kuchciewicza, pseudonim Wiktor, starszego sierżanta Stanisława Staropiętkę, pseudonim Stańczyk, sierżanta Jana Pilchera, pseudonim Pomsta, sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, plutonowego Franciszka Kulpę, pseudonim Topór, plutonowego Stanisława Ciołka, pseudonim Lew, kaprala Edwarda Spaczyńskiego, pseudonim Mach, kaprala Aleksandra Radkę, pseudonim Paw, Zygmunta Kuśpita, pseudonim Pocisk, Henryka Urbana, pseudonim Tom, Kazimierza Karpika, pseudonim Czarny, Józefa Króla, pseudonim Maryś, Stanisława Lisa, pseudonim Stach, Waleriana Gosia, pseudonim Walerek, Jana Osmolińskiego, pseudonim Pomidorek, Franciszka Hołotę, pseudonim Mały. Stańcie do apelu! Uwaga, bo!
przywołuje żołnierzy oddziału Skoka, podkomendnych starszego sierżanta Walentego Waśkowicza, pseudonim Strzała, którzy oddali swe młode życie w walce z przeważającymi siłami Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Plutonowego Jerzego Marciniaka, pseudonim Sęk, poległego 23 stycznia 1949 roku w kolonii Klimusin. Czesława Jabłońskiego, pseudonim Bąk. Mariana Puchacza, pseudonim Kubuś. Jana Belcarza, pseudonim Jim, poległych 18 maja 1947 roku w okolicach Zawieprzyc, Januszówki i Stoczka. Stańcie! Do apelu! Polegi do polu uchwały! Wzywam żołnierzy oddziału Skoka, którzy zdradziecko pojmani po wielomiesięcznych cierpieniach stracili życie w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa. Podporucznika Zygmunta Liberę, pseudonim Babinicz. Eugeniusza Kańczugowskiego, pseudonim Angorek. Eugeniusza Lisa, pseudonim Bystry. Serafina Kamilewicza, pseudonim Wydra. Stańcie! Do apelu! Zginęli śmiercią wydzielską! Wspominam komendantów i członków placówek WIN oraz osoby cywilne, ofiary więzień, pacyfikacji i skrytobójczych mordów, którzy za ofiarną pomoc niesioną żołnierzom oddziału Skoka zapłacili najwyższą cenę. Władysława Kowalika, pseudonim Krępy. Czesława Barana, pseudonim Ściciel. Jana Kowalskiego, pseudonim Jasio. Jana Rojewskiego, pseudonim Reja. Józefa Ciołka. Jana Szymanka. Józefa Szymanka. Mariannę Iwanicką. Stefanię Zarzycką. Stańcie! Do apelu! Wołam żołnierzy konspiracyjnej grupy miejskiej, podkomendnych kapitana Stanisława Łukasika, pseudonim Ryś, poległych w Pliszczynie 10 stycznia 1947 roku w starciu z patrolem Milicji Obywatelskiej, Kazimierza Tracza, pseudonim Loczek, Piotra Wolińskiego, pseudonim Tadek. Stańcie! Do apelu! Ulegli na polu chwały! Do was zwracam się potomni, bohaterów, którzy oddali życie w walce z komunistycznym zniewoleniem, nie zapomnijcie. Niechaj ich poświęcenie i nieugięta postawa będą dla was drogowskazem w codziennej walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Rzeczpospolitą. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Proszę Grupę Rekonstrukcji Historycznej imienia Zieleniewskich o oddanie salwy honorowej ku czci Walentego Waśkowicza, pseudonim Strzała. Pod oddział baczność! Na ramię broń! Do nogi broń! Pod oddział spocznij! Do salwy honorowej trzema! Ładuj! Salwo, pal! Ładuj! Salwo, pal! Ładuj! Salwo, pal! Pod oddział baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Na prawo patrz!